Witam Was bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu w tym sezonie, w nowym miejscu. Mam nadzieję, że będzie Wam odpowiadać ta lokalizacja. My z przyjemnością zawsze gościmy w kampusie. Organizowaliśmy tu już aulery w czerwcu, także mam nadzieję, że będziecie z nami jak najczęściej. Dzisiaj trzech gości, trzech prelegentów, Wadim Melnik, Wojciech Pawlak i Jakub Konik. Ciekawe tematy, niektóre gorące. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Też bardzo, bardzo świeża rzecz, internet, czy 5G i związek tego szybkiego, jeszcze nieistniejącego internetu z Internet of Things. Ja już tutaj się skarżyłam, że oczywiście czekam bardzo, ale też trochę sceptycznie, bo w Warszawie ciężko złapać mi jest 4G, a co dopiero 5G, ale liczę na to, bo korzystam głównie z internetu mobilnego. Myślę, że wy też w dużej mierze. Także zobaczymy, jak to działa, zobaczymy, jak ta technologia będzie wdrażana. Nie zajmuję już czasu mówcom. Zaczynamy od Wojtka Pawlaka. Właśnie od 5G. Zobaczymy, co Hubram ma do powiedzenia na ten temat. Dzień dobry. O, działa. Wojciech Pawlak, Hubram, inkubator innowacji grupy Deutsche Telekom. I cóż, tak jak wspominałaś, będzie o 5G, ale nie tylko. Ale od czegoś trzeba zacząć, więc zacznijmy od 1G, czyli od zwykłej, tradycyjnej łączności przewodowej. Tak? Później mieliśmy 2G, czyli telefony wielkości cegły. Później 3G, ale gdzie już była transmisja cyfrowa, tak? Głównie wykorzystywane do rozmów telefonicznych, wysyłania SMS-ów. Ten, kto był w stanie wysłać faks, przerabiając taki, przestawiając w tym modemu bądź wdzwonić się do internetu, to będę prezentował wysoki poziom umiejętności technicznych i manualnych. Później mieliśmy 3G, gdzie już powoli okazało się, że można ten internet przeglądać na ekranie. No i w ten sposób doszliśmy do smartfonowej rewolucji, tak, 4G, gdzie jesteśmy na stałe podłączeni. Co było cechą wspólną tych wszystkich generacji łączności mobilnej? No to, że po drugiej stronie użytkownikiem był zawsze człowiek. Czy to telefon, czy to smartfon, czy router bezprzewodowy Wi-Fi w domu, tak jak teraz, czy laptop. Zawsze użytkownikiem był człowiek. Co się zmieni? Co się już teraz zmienia? Powoli po drugiej stronie tym urządzeniem, urządzeniem, które korzysta z łączności, jest nie urządzenie, które my mamy. Jest maszyna, jest przedmiot, jest czujnik, jest pojazd. Tak? To widać już teraz. 5G to jest ta nowa generacja łączności mobilnej, gdzie urządzenia, gdzie ta komunikacja machine to machine będzie jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszym filarem całego tego standardu. W sumie powód, dla którego tak się dzieje, jest bardzo prosty. Jeżeli tego nie będzie, to takim telekomom jak mój pracodawca wyczerpie się po prostu rynek. Tak? Ileż kart SIM możemy mieć. Tak? Więc trzeba eksplorować nowe rynki, odkrywać je, bądź je po prostu tworzyć. No i taki jest plan. Rzecz cała z naszego punktu widzenia, rzecz cała zaczęła się na Mobile World Congress w Barcelonie. Mobile World Congress to jest, no, powiedzmy, dla kogoś, kto pełni ważną rolę, gdzieś chce odgrywać ważną rolę w świecie komunikacji mobilnej, no to jest pozycja obowiązkowa w marcu. Tak? No i szef całej grupy Deutsche Telekom zapowiedział, że tak, że startujemy, że cała grupa zaczyna pracę, rozpoczyna program. Cel jest taki, żeby w roku 2020 mieć już pierwsze miasta z pokryciem siecią 5G. Kilka miesięcy później przyjechał do Krakowa na konferencję Impact i zapowiedział, że pierwsze testowe instalacje będą w Niemczech i będą w Polsce. I powód, dla którego tu jestem, to są właśnie konsekwencje tych słów. Cóż, co nam da 5G? Jak Państwo widzicie, są trzy filary, tak? Te dwa pierwsze,
Extreme Mobile Broadband i Massive Machine Communication, to w dużym stopniu można podsumować jednym. To jest tak jak teraz, tylko bardziej. Tak? Czyli jeszcze szybszy internet dostarczony do urządzeń, do państwa urządzeń, nie tylko do smartfonów, ale prawdopodobnie też do okularów z funkcją jakiejś augmented reality, do urządzeń gwarantujących jakąś tam nową rozrywkę, tak? Może telewizory inne, lepsze, tak? Massive Machine Communication to znowu, to jest kolejny krok w stosunku do tego, co obecnie się dzieje, czyli takiego wdrażania IoT, technologii IoT na masową skalę. Powiedzmy, no, sama komunikacja M2M, modemy, GPRS gdzieś instalowane w jakichś dziwnych urządzeniach, to było od zawsze, tak? Tylko że nigdy ich ilość nie była tak duża, że w jakiś sposób wpływała na funkcjonowanie sieci takiego operatora jak nasz. To się powoli zmienia. Już ilość urządzeń, które mamy, bądź które za chwilę będą, jest już tak duża, że trzeba to uwzględniać w planowaniu sieci, w gospodarowaniu zasobami radiowymi. 5G gdzieś odpowiada, idzie krok dalej. Możemy mówić, że możemy śmiało się spodziewać, że urządzeń typu czujniki, typu sensory będzie prawdopodobnie kilka razy więcej niż w sieci, typowej sieci, niż obecnie jest telefonów, routerów, czyli wszystko tego, czego państwo używacie. Natomiast coś, co jest zupełnie nowym obszarem, niewyeksplorowanym, to tutaj ten trzeci trójkąt, trzeci wierzchołek tego trójkąta nazwany Critical Machine Communication, gdzie chcemy, my operatorzy, ale też dostawcy sprzętu, chcemy dostarczyć unikalną wartość, mianowicie komunikację bezprzewodową o wysokiej niezawodności, wysokiej dostępności, bardzo bezpieczną, z bardzo niskimi opóźnieniami. To jest z naszego punktu widzenia coś, co otwiera nowe rynki, nowe obszary zastosowań. Tak jak powiedziałem, dwa poprzednie wierzchołki trójkąta to jest tak jak teraz, tylko bardziej. Tak? O co dokładnie chodzi? Tutaj Enhanced Mobile Broadband, czyli ten główny wierzchołek trójkąta, no to większa prędkość, tak, umożliwiająca realizację bardziej multimedialnych usług, umożliwiająca na przykład zastąpienie, może paradoksalnie się okazać, że tego typu rozwiązania będą tańsze niż doprowadzenie do każdego domu światłowodu. Pojemności oferowane, przepływności będą na tyle duże, że będziemy w stanie zapewnić, operator mobilny będzie w stanie zapewnić bezprzewodowy ekwiwalent światłowodu do państwa domu. Ze wszystkimi konsekwencjami, które się z tym łączą. Wideo wysokiej rozdzielczości, wideo na żądanie, gry oparte na rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości. Massive Machine Communication, no to znowu, to są te wszystkie, to są te obszary, gdzie chcemy mieć dużo sensorów i możemy się potknąć o maksymalną pojemność sieci. To będzie dla nas, powiedzmy, skok jakościowy o rząd wielkości, jeżeli chodzi o pojemność. Natomiast to, o czym mówimy w trzecim obszarze, to dostawa, tak, to dostawy zakupów za pomocą dronów. Gdzieś trzeba dostarczyć, gdzieś trzeba nawigować. Tych dronów będzie dużo, więc trzeba zarządzać ruchem lotniczym. Trzeba nawzajem informować, te wszystkie latające urządzenia muszą nawzajem informować się o przeszkodach. Komunikacja samochodów. Samochód to samochód, samochód sieć, samochód infrastruktura miejska, ogólnie vehicle to everything. O co chodzi? Tutaj no, autonomiczne samochody to już jest w zasadzie fakt. Prawdopodobnie, gdzieś przeczytałem, że prawdopodobnie żyje już pierwsze, urodziło się już pierwsze pokolenie dzieci, które nie będą musiały wyrabiać sobie prawa jazdy. Już nie będzie takiej potrzeby. Więc to rodzi kolejne potrzeby, to rodzi kolejne potrzeby. Chociażby prosta rzecz, rozważana obecnie w transporcie ciężarowym na masową skalę. Nazywa się to chyba car platooning. Chodzi o to, że jeżeli ustawimy ciężarówki w szyku, będą jechały za sobą, nie wiem, w odległości metra, no to wtedy opory powietrza na tyle maleją,
że zużycie paliwa spada, dla takiego konwoju spada o 30%. Tylko że żeby to zrobić, to musimy zapewnić błyskawiczną możliwość reakcji na nieprzewidziane wydarzenia. Te wszystkie pojazdy muszą się komunikować ze sobą gdzieś w odstępie milisekund, 2 milisekund, 3, 4, tak? Bo ponieważ możecie sobie Państwo policzyć, tak, 100 km na godzinę, no to przejechanie, nawet sobie liczyłem, to przejechanie, zdaje się, jednego metra, to zajmuje chyba kilkanaście milisekund, tak? Więc mówimy o tego typu potrzebach, które jeszcze obecnie nie są osiągalne. No i coś, na co jeszcze mamy, że my jako operator, zresztą nie tylko my, wielką ochotę, no to przemysł, zastosowania przemysłowe, robotyka, zarządzanie przedsiębiorstwem, procesem produkcyjnym. To jest coś, gdzie obecnie wszyscy jeszcze tkwią w, powiedzmy, projektanci fabryk, tak? Projektanci procesów przemysłowych tkwią jeszcze no, trochę w przeszłości. No, trudno się dziwić. Cały czas obowiązuje taki paradygmat, że wszystko, co jest odpowiedzialne za sterowanie procesem w fabryce, procesem krytycznym, musi być realizowane w fabryce. Nie może być realizowane w chmurze, bo, no i tutaj jest wiele powodów, tak? Chcemy przełamać ten paradygmat i wejść na zupełnie nowe rynki. Co jeszcze? Ten trzeci trójkąt, ten sieci 5G, ten ultra low latency, ultra reliable networks, pozwoli zrealizować na przykład zupełnie nowe podejście do gier mobilnych czy do gier multiplayer. Obecnie mniej więcej 100 milisekund opóźnienia w grze to już jest przez użytkownika odbierane jako takie lagi. Nie da się grać, tak? A my już teraz będziemy w stanie zapewnić opóźnienie rzędu 20 milisekund. No to powiedzmy w real-time'owej strzelance, no to jest to klasa sama dla siebie, myślę. A jak to wygląda? No, obecnie powiedzmy możemy mówić, że powiedzmy osiągalne przy opóźnienia są rzędu 50-100 milisekund w sieci pomiędzy terminalem, pomiędzy użytkownikiem a centrum obliczeniowym. Tak? Natomiast te wszystkie przypadki, o których mówiłem wcześniej, wymagają trochę innych wartości, rzędu właśnie milisekund, 3 milisekund, 5, tak? Tak dla naszych wewnętrznych potrzeb, jeżeli teraz szukamy partnerów do współpracy, jeżeli ktoś ma pomysł, który będzie spokojnie działał, akceptowalnie działał przy opóźnieniach rzędu 100 milisekund, to znaczy, że w zasadzie chyba nie ma specjalnie miejsca dla współpracy, ponieważ może to realizować na obecnej infrastrukturze. No i cóż, w ten sposób, jak Państwo pewnie zauważyliście, chyba z 15 razy użyłem słowa opóźnienie w rozmaitym kontekście, a głównie takim, że ma być jak najmniejsze. Tak? Ponieważ razem z 5G będziemy w stanie pokazać, udostępnić infrastrukturę Edge Computing, czyli pomysł, który polega z grubsza na przeniesieniu mocy obliczeniowej ze scentralizowanych centrów danych na krawędź sieci. W dużym uproszczeniu, tam gdzie stacja bazowa, tam stoi węzeł obliczeniowy. No, jest to duże uproszczenie. Powiedzmy, węzeł obliczeniowy jest w odległości, nie wiem, 15 mikrosekund czy 20 mikrosekund od stacji bazowej. Tak? No, zupełnie to w zupełności spełnia ten paradygmat słowa natychmiast. Taką infrastrukturę budujemy. Mało tego, ona będzie dostępna, zanim w ogóle 5G, jak rozumiana jako nowa łączność radiowa, będzie dostępna. Więc skoro mamy, lada chwila będziemy mieli taką infrastrukturę, mamy rozwiązania, no to chcielibyśmy też zarabiać na tym pieniądze. I to jest nasz pomysł, czyli chcemy stworzyć ekosystem, gdzie z jednej strony mamy odbiorców, użytkowników, rozmaitych rozwiązań, o których była mowa na poprzednich slajdach. Z drugiej strony mamy dostawców aplikacji, dostawców rozwiązań, a my jesteśmy po środku. Dajemy dwie kluczowe części tej całej układanki, czyli po pierwsze sieć 5G, wcześniej LTE Pro, plus platforma Edge Computing. Jeżeli ktoś z Państwa dostrzegł analogię pomiędzy na przykład marketplacem,
z aplikacjami, to jest to jak najbardziej właściwa analogia. Otwiera to chociażby pole do popisu dla zupełnie nowych modeli biznesowych, gdzie ktoś, kto produkuje gry, tak, sprzedaje je za pomocą naszego marketplace'u. Ktoś, kto jest ekspertem od algorytmów nawigacyjnych, dronów, nie buduje dronów, tylko po prostu wystawia swoje algorytmy na sprzedaż. Tak? Użytkownicy dronów czy budowniczowie dronów, tak, korzystają z tych algorytmów. A my jesteśmy pośrodku. To jest nasz pomysł na cały ekosystem. No i trzeba jeszcze ten ekosystem czymś się zapełnić. I tu z pomocą przychodzi nam nasz low latency prototyping program, czyli program, który w tym momencie uruchomiliśmy w Hubraum, do którego zapraszamy partnerów z branży rozrywkowej, przemysłowej. Zarówno zapraszamy startupy, jak i duże firmy. Zapraszamy też środowiska uniwersyteckie. Chcemy wraz z komercyjnym startem całego tego rozwiązania, chcemy mieć ciekawe pomysły, ciekawe produkty, które będziemy mogli wspólnie, z którymi będziemy mogli wspólnie pójść do klientów. To mój szanowny następnik, tak? Myślę, powie, no tak, poprzednik to musi być też następnik. Myślę, że będzie też w stanie powiedzieć. Kogo szukamy? Ludzi, którzy mają pomysły na nowe rozwiązania w zakresie jakiejś teleoperation, zdalnej kontroli, zdalnego sterowania, czy to dronami, czy samochodami, czy urządzeniami przemysłowymi. Szukamy ludzi, którzy znają się najlepiej na świecie na algorytmach lokalizacyjnych, tak, i mapowaniu. Szukamy ludzi, którzy zajmują się przetwarzaniem obrazu, potrafią wyciągnąć ciekawe informacje z obrazu wideo wysokiej rozdzielczości. Szukamy kogoś, kto chciałby rozwijać sztuczną inteligencję. Szukamy partnerów związanych z robotyką przemysłową, z robotyką serwisową. Cały czas mówię o tym kryterium opóźnienia i 100 milisekund. Szukamy wszystkich tych, dla których to zejście z obliczeniami poniżej tej jakiejś wartości, tak, jest ważne, jest czynnikiem sukcesu. Takie firmy, takich ludzi zapraszamy do współpracy. Tu jest, proszę bardzo, strona. Ja tu jestem cały czas. Zapraszam do pytań. I teraz myślę, że jeżeli chodzi o pytania, to czekam. Dziękujemy bardzo. Ja mam nadzieję właśnie, że macie pytania. Ja dysponuję do waszej, znaczy mam do waszej dyspozycji mikrofon. Cześć, Dębski Bogusław. Ja mam takie pytanie, bo prosiłbym o komentarz, bo już 5G przestało być abstrakcją, to już jest konkret, a użyłeś słowa za chwilę, powiedziałeś, co czeka światłowody. Teraz tak, co może czekać światłowody, prawda? No to teraz jakbyś skomentował duże programy i projekty kładzenia światłowodów, budowy infrastruktury. W którym momencie to straci sens? Jak długo to jest uzasadnione? A jak takie rzeczy uzasadniać lub nie? Ojej, cudowne pytanie. To najprościej. No, wygląda na to, że sieci 5G będą pracowały na, powiedzmy, minimalnej częstotliwości, gdzie będą wystandaryzowane te protokoły, to jest 600-700 MHz, czyli to są częstotliwości, które zapewniają duże pokrycie rzędu kilkudziesięciu kilometrów w otwartym terenie. Pierwsze wdrożenie to będzie właśnie ta częstotliwość. W Polsce to będzie 700 MHz i w ogóle w Europie. 3,5 GHz, chyba 2,4 też. Ale oczekiwania są takie, że wejdziemy w częstotliwości rzędu 20-30 GHz, czyli komórki o ogromnej, czyli pasmo o bardzo dużej pojemności, ale krótkim zasięgu. Czyli będziemy w perspektywie powiedzmy paru lat, możemy się spodziewać o wiele większej gęstości stacji bazowych w mieście. One oczywiście będą mniejsze, tak? Czyli wręcz przeciwnie, rozbudowa sieci 5G spowoduje o wiele większe potrzeby, jeżeli chodzi o infrastrukturę światłowodową. Niż obecnie. To gdzie światłowody, to gdzie operator będzie mógł skutecznie walczyć ze światłowodem, to ostatnia mila, czyli doprowadzenie włókna do domu, do pojedynczego
do pojedynczego mieszkania. Tak? To w tym momencie jest ekonomicznie nieuzasadnione, tak? No bo można do każdego z nas, tak, doprowadzić światłowód. Jaki budżet domowy można, ile z budżetu domowego można od nas wygarnąć? Nie wiem, 80, 90 zł, 130, tak? Jeżeli kupimy sobie telefon, internet i telewizję ze wszystkimi pakietami. Tak? To cały czas jest ogromna inwestycja. No i to jest z punktu widzenia operatorów mobilnych zastąpienie ostatniej mili radiem zamiast włóknem umożliwi naprawdę mocną konkurencyjną walkę z operatorami dysponującymi siecią stacjonarną. Super, dzięki. Czy ktoś z Was ma pytanie? Cześć, Jacek Kubiński. Chciałem poruszyć ten wątek dotyczący tej architektury edge computing trochę bardziej i tutaj oprzeć się na przykładzie samochodu autonomicznego, bo to się wydaje mi taki fajny, taki w miarę standardowy case, jeśli o to chodzi. Samochód de facto będzie takim małym data center na kółkach, to znaczy on będzie generował tyle danych, będzie przetwarzał tyle danych, że będzie musiał mieć dużą moc obliczeniową na miejscu, a jednocześnie najważniejsze dane będzie z perspektywy całej sieci wysyłał też do jakiejś, powiedzmy, bazy swojej, prawda? I rozumiem, że ta wasza architektura edge computing będzie służyć ku temu, żeby jak najefektywniej wysyłać te dane i żeby one docierały, nie wiem, do takiego jakby producenta, powiedzmy, samochodów, który za tą pomocą jakby będzie chciał też update'ować informacje na temat całej sieci. Jakbyś mógł trochę więcej opowiedzieć o tym, jak ta architektura edge'owa ma działać, bo tego nie do końca zrozumiałem. Okej, to nie do końca będzie po to, architektura edge computing jest nie do końca po to, żeby samochód mógł na bieżąco raportować coś do producenta. Bo to spokojnie, bo to jest przypadek taki, że nie wiem, jeżeli producent zdecyduje się zaktualizować oprogramowanie w samochodzie, tak, to czy to będzie, powiedzmy, za godzinę, czy następnego dnia, to powiedzmy cały czas jest akceptowalnie. Tak. Chodzi o coś innego. Chodzi o to na przykład, że kiedy naciska pan na hamulec, to żeby informacja o tym, że nacisnął pan na hamulec gwałtownie, powyżej jakiegoś limitu, została natychmiast rozesłana do wszystkich samochodów, które znajdują się za panem. Minimalny czas reakcji ludzkiego oka na nowy bodziec w zasięgu wzroku wynosi około chyba 13 milisekund. I to jest minimalny czas, kiedy w ogóle pan zacznie rejestrować, że coś się dzieje przed panem. 13 milisekund w zupełności wystarcza, żeby samochód przed panem wysłał do pańskiego samochodu informację o tym, że trzeba hamować. Mówimy o tego typu zastosowaniach, na przykład w przypadku właśnie komunikacji samochód tu samochód. Przykład, że to nie są mrzonki, to z ostatniego czwartku, 12 październik zdaje się, przepraszam, sprzed czwartku, sprzed chyba dwóch czy trzech tygodni, tak, 12 października zrobiliśmy pierwszą w Berlinie, pierwszą taką testową transmisję 5G. Nadajnik był w tym budynku, gdzie jest siedziba Hubraum Berlin. No to jeżeli chodzi o przepustowość, no to tam doszliśmy chyba do 2 gigabitów w łączu radiowym, natomiast jeżeli chodzi o opóźnienie, do 3 milisekundy. W przypadku w ogóle testowej instalacji na zupełnych prototypach, tak? I to, także widać, że to, o czym mówię, to, że pański samochód może odebrać informację od samochodu przed panem i zahamować, zanim pan zobaczy, co się dzieje, tak? To nie są mrzonki. To jest po prostu możliwość, którą chcemy dać. Halo, witam, Marcin Wojciak. Trochę się przeraziłem. Z tego względu akurat pracuję w branży telko, więc przeraziłem się z dwóch powodów. Przede wszystkim, bo będziemy mieli dużo roboty i naprawdę ambitnej roboty. Już się cieszę. Natomiast przeraziłem się, bo tego jest dużo. Tych milisekund za chwilę nie będziemy ogarniać, a brakowało mi w tej prezentacji takiego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, które by było gwarantowane przez was, przez dostawców technologii. Bo tutaj w momencie, kiedy mamy kilka milisekund na decyzję, tej decyzji po naszej stronie nie będzie. Jeżeli mówimy o światłowodach z kolei, to
to tu czuję się tak spokojny, bo oglądałem kiedyś Star Treka i tak widzę, że oni mają te światłowody nadal, więc myślę, że my też za te kilka lat, kilkanaście będziemy mieć te światłowody, bo światłowodów nie da się zagłuszyć, a patrząc na tą infrastrukturę, tylko jeden guzik, jedna zagłuszarka i nagle wszystkie autonomiczne 50 samochodów w okolicy ma problem, bo potrzebuje człowieka, więc od tego też nie unikniemy. Więc mówiąc bezpieczeństwo, zastanawiam się, jaki jest udział firm telekomunikacyjnych, jeżeli chodzi o udział w tym bezpieczeństwie, w bezpieczeństwie samych czujników. Mówimy nagle Wi-Fi, Wi-Fi już można podsłuchać. No więc zaczynam się trochę nadal trząść. Co tu się dalej będzie działo? Nie powiedziałem o Wi-Fi. Mówimy o zdecydowanie nowej organizacji łącza radiowego. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o łączność bezprzewodową, te standardy, które obecnie są oferowane przez sieci mobilne, przez LTE czy przez 3G, te protokoły wydają się być wystarczająco dobre. Znaczy nie wierzę, że są stuprocentowo skuteczne. Tak? Jeżeli chodzi o łączność bezprzewodową, wydaje się, że teraz nie wymyślił jeszcze nikt, nikt nie dał jeszcze lepszej alternatywy. Jeżeli chodzi o zagłuszanie, tak, to się zgadzam. Tak? Mogę sobie wyobrazić, natomiast tak będąc zupełnie szczerym, mogę sobie spokojnie wyobrazić, że jeżeli mówimy o powiedzmy paśmie, nie wiem, 3,5 GHz, tak, czy 700 MHz, rzeczywiście można je bez problemu zagłuszyć. Tak? Natomiast proszę pamiętać, że w takich obszarach szczególnie gęsto zabudowanych możemy się spodziewać takiej wielowarstwowej infrastruktury, gdzie będą współpracowały sobie sieci na wielu różnych częstotliwościach. No, łącznie z tym, że transmisja danych pomiędzy państwa urządzeniem a siecią to już teraz, tak, nie odbywa się na jednej częstotliwości, tylko jest rozdzielana na kilka pasm. No, powiedzmy, no, cuda w łączu radiowym. Natomiast o wiele trudniej, jeśli nie niemożliwe jest błyskawicznie i skutecznie zagłuszyć kilka pasm częstotliwości naraz i to tak odległych jak 700 MHz i 30 GHz. Natomiast rzeczywiście to jest na pewno ryzyko, dlatego powiedzmy dające się przewidzieć przyszłości, nawet ci, którzy będą robili najlepsze na świecie rozwiązania do sterowania dronami, będą musieli jednak ta część tej inteligencji odpowiadająca za absolutnie krytyczne zachowanie będzie musiała być powielona bądź pozostawiona, myślę, w urządzeniu. I to od tego się nie ucieknie. W chwili obecnej mamy taką sytuację, że są protesty różnych organizacji czy też ludzi, ponieważ pszczoły, które latają wokół masztów, nagle uderzają jakieś ściany magiczne. Czy nie boicie się tych protestów, bo nagle tych częstotliwości mamy więcej, nagle tych anten mamy więcej, nagle tego pokrycia mamy w ogóle już tak dużo, że czy tutaj nie będzie blokady? Proszę pamiętać, że stacja bazowa, może tak, czy są protesty przeciwko masowym instalacjom access pointów Wi-Fi? Nie słyszałem. No właśnie, ale tych protestów nie ma dlatego, że ludzie nie chcą instalować, tylko po prostu te pudełka są niezauważalne. I to nie mówimy o konstrukcjach, nie mówimy o masztach w wysokości 20 metrów, czy minimum 3 metry na dachu, tak, żeby to, i wielkich antenach. Jeżeli mówimy o częstotliwościach rzędu 20-30 GHz, no to mówimy o pudełkach wielkości laptopa, które wiszą na ścianie i po prostu wiszą i są po prostu elementem krajobrazu. Jeżeli chodzi o protesty, protesty pojawiają się wtedy, kiedy mamy proces budowlany i który wymaga zapytania na przykład o zgodę mieszkańców. Tak? To, znaczy ja to rozumiem i nie zamierzam z tym dyskutować, tak? Tak po prostu jest. Ale tak jak nikt teraz nie protestuje przeciwko access pointom, bo ich nie zauważa, prawdopodobnie większość tych stacji, o których mówię, też będzie niezauważalna. Romek Jędrkowiak. Ja miałem inne pytanie, ale ten wątek jest ciekawy i są protesty. Ja się interesuję trochę elektrosmogiem i w Niemczech, czyli na waszym dziewiczym rynku powstają już deweloperzy, którzy budują mieszkania czy domy, które są z ograniczonym jakby elektrosmogiem. Czyli to jednak jakoś tam się dzieje na tych bardziej rozwiniętych rynkach. Ale mam pytanie o 5G, bo ewidentnie i to na razie na zwierzętach jest udowodnione, bo zwierzęta żyją krócej.
No jest wpływ wysokich częstotliwości, czyli tego, co się umownie nazywa 5G, bo trochę nie wiemy, co to jest 5G, nie ma jakichś specyfikacji jeszcze. Mają ewidentny wpływ na zachorowania na raka mózgu. Czy telekomy się w ogóle tym interesują? Czy to jest po prostu tak daleki temat i tak w przyszłości, że nie dzisiaj, może za 3 lata? Może to jest pytanie za 3 lata dopiero? Może ktoś z Państwa ma mikrofalkę w domu? Ale nikt nie wkłada do głowy do niej. No. Nie, ale to jest tego typu pytanie. Każdy z nas ma w domu, przynajmniej większość z nas, ma kuchenkę mikrofalową. Moc kuchenki mikrofalowej jest, nie wiem, rząd wielkości większa od mocy urządzenia. Więc. Znaczy pan mówi, że stwierdzono. No. Ja tylko mówię, że widziałem źródła poważne, Amerykański Instytut Zdrowia i tego typu rzeczy, czyli taka nie najgorsza liga, które mówią o zwierzętach, nie o ludziach. Zastrzegam się, że mówię o zwierzętach. Zwierzęta żyją krócej, łatwiej pewne procesy zaobserwować, że tego typu częstotliwości, wkładanie głowy do mikrofalówki, podwyższają zachorowalność na raka mózgu. To tylko i wyłącznie, i to jakby odwołuję się do zewnętrznych ników, nie jestem człowiekiem z medycyny. I pytanie jest takie, czy telekomy w ogóle gdzieś w tyle głowy mają tego typu rzeczy, bo za 3 lata, 4 lata będą protesty. W takich krajach bardziej zaawansowanych ekologicznie, tu Niemcy, Szwajcaria i tak dalej. W Szwajcarii jest trend, żeby budować jedną sieć Wi-Fi dla całego wielorodzinnego domu. Nie dlatego, żeby było taniej, tylko dlatego, żeby trochę mniej świeciło nam jakby w głowę. Najdelikatniej. Dziękuję. Znaczy, jeżeli okaże się, że rzeczywiście jest związek, jest zaobserwowany, jest związek przyczynowo-skutkowy między zachorowaniami na coś, tak, a jakąś tam ilością promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, prawdopodobnie będziemy mieli regulacje, których będziemy musieli się trzymać. Czyli albo tych stacji będzie mniej, albo trzeba będzie, pojawią się technologie ekranujące. Spodziewam się też, że jeżeli rzeczywiście tak będzie, to po prostu zwiniemy interes i po prostu nie będzie telefonii komórkowej. Albo pojawi się 6G. Ostatnie pytanie tutaj. Basia Nasiorowska. To pewnie się podłączę do tego ostatniego. Uwielbiam standardy. Jest najlepszy sposób na robienie różnych rzeczy. I chciałam się dowiedzieć, jaki standard committee zajmuje się 5G? Standaryzacją zajmuje się grupa 3GPP, czyli to jest, kiedyś to było ECI, tak. Previous ECI. Tak, okay. Tak. Teraz... A czy, okej, okay, ISO też już jest, zaczęło się też otwierać, ISO standards? Nie znam szczegółów, ale myślę, że tak. Mm-hmm. Przynajmniej w przypadku... równolegle. Równolegle... No, powiedzmy obszar działania, obszar kompetencji grupy 3GPP, no to Europa, jak pani słusznie zauważyła, jest to dawne ECI. No, w Stanach jest trochę luźniejsze podejście do powiedzmy standaryzacji, ale to oznacza tylko to, że powiedzmy może powstaną jakieś tam klony, tak, technologii, ale myślę, że można się, powiedzmy inwestycje w standardy już zrobiły się na tyle duże, że raczej gdzieś trzeba będzie wypracować po prostu wspólne dla całego świata rozwiązania. No i teraz będzie pytanie following that one, które panu na pewno nie będzie za bardzo pasować. Kto jest w tych standardach oprócz T-Mobile? To znaczy... Które firmy, czy Orange, czy jakie inne dołączają się do państwa? Bo na pewno państwo sami na koniec dnia tego nie będzie. Znaczy, chociaż możecie być liderami. Ale jak sami będziecie, to z kolei na świat się nie przyjmie. My jako operator wpływ na standaryzację mamy najmniejszy. Firmy, które ciągną proces standaryzacyjny, to są pochodzą z dwóch obszarów. Pierwszy to producenci sprzętu telekomunikacyjnego, a drugi to producenci chipów. I to są firmy, które inwestują najwięcej pieniędzy. Gdzie my możemy pomagać, to gdzie my możemy wspierać, no to naturalnie oczywiście producentów we wszelkiego rodzaju testach, pilotach, integracjach z istniejącą siecią, ale to na szczęście nie na nas spoczywa
ciężar prac standaryzacyjnych. Na nas spoczywa niestety chyba konieczność gromadzenia gotówki na wykupienie licencji na częstotliwości radiowe. Super, dziękujemy. Wojtek Pawlak-Hubraum. Dziękuję. Kibicujemy wam. Mam nadzieję, że do 2020 roku nie pojawi się nowa technologia, która by zamknęła drogę rozwoju waszej. Ale pewnie jako użytkownicy czekamy głównie na ten zerową albo niską latencję.